Namaste, to jest kolejna rozmowa z cyklu Nadbrzeżeń Gangesu. Dzisiaj moim gościem jest z wami Ashram. Hello, welcome in my show. Thank you for that you are so kind to answer my question for be a guest in my show. Can you introduce yourself? Who are you? Because we met first time here, and maybe nobody's familiar with you and who are you in life. Może mógłbyś się przedstawić, ponieważ może nie każdy wie, kim jesteś i spotykamy się tutaj pierwszy raz, także. Well, thank you for inviting me. Dziękuję za zaproszenie mnie. I'm Swami Bhakti Abhay Ashram. Moje imię jest Swami Bhakti Abhay Ashram. I have been practicing Bhakti Yoga since 1969. Praktykuję Bhakti Yoga od 1969 roku. And I have been a member of the monastic order for 5 years. I jestem mnichem od 5 lat. But what it means to be a monk in this nowadays time? Because it looks like this be a monk is not so popular thing in modern days. Co to znaczy być mnichem? Ponieważ wydaje się, że bycie mnichem nie jest zbyt popularnym stylem życia w współczesnym czasie. It's probably not very popular. Tak, wydaje się, że to nie jest zbyt popularne. What it means to be a monk in the 21st century depends on the lineage, I guess, as much as anything else. Myślę, że bycie mnichem w XXI wieku zależy głównie od tego, w jakiej linii jesteśmy. What do you mean by lineage? The line of teachers that co rozumiesz przez linię? To ja rozumiem przez to pewną sukcesję nauczycieli, z której pochodzimy. People probably generally tend to think of monks as living reclusive lives. Ponieważ w większości prawdopodobnie ludzie myślą, że mnisi prowadzą takie odosobnione życie. In a monastery somewhere on a mountain or in the desert. W jakimś klasztorze, w górach lub gdzieś tam na pustyni. But we also have examples of teaching monks from different traditions. Ale posiadamy również takie doświadczenie również takich nauczających mnichów i oni pochodzą z różnych tradycji mistycznych. Probably the best known is His Holiness the Dalai Lama. I taką osobą najbardziej znaną jest prawdopodobnie Jego Świętobliwość Dalai Lama. As well as other Buddhist monks like Thich Nhat Hanh. Tak jak również inni buddyjscy nauczyciele, jak właśnie wspomniany tutaj. Or nuns even like Pema Chodron. Albo nawet takie zakonnice czy mniszki jak Pema Chodron. I follow the teachings of Sri Chaitanya Mahaprabhu. Ja podążam za naukami Sri Chaitanya Mahaprabhu. Who appeared a little over 500 years ago. Który pojawił się troszkę ponad 500 lat temu. In West Bengal in India. W zachodnim Bengalu w Indiach. Lord Chaitanya teaches a particular kind of spiritual practice known as Krishna Bhakti. I Chaitanya Mahaprabhu nauczał pewnego specyficznego rodzaju bhakti, określanego jako Krishna Bhakti. Krishna Bhakti means to develop the full potential of our identity as consciousness. Ten rodzaj bhakti mówi o rozwinięciu pełnego potencjału świadomości, którą ona posiada. By developing love for the fountainhead of consciousness. Poprzez rozwinięcie miłości do względem źródła z którego ta świadomość pochodzi. Whom we call Krishna. I to źródło my nazywamy Krishną. So the business of a monk. I zajęciem mnicha is in our tradition. I zajęcie mnicha specyficznie w mojej tradycji is first of all to cultivate our own spiritual practice. Jest po pierwsze kultywowanie własnej praktyki duchowej. And
simultaneously to share what we glean from our practice with others. I w tym samym czasie równocześnie dzielenie się tym, co wynika właśnie z naszej własnej praktyki. So we're not inclined to live in caves or monasteries. Także naszym zadaniem, czy naszym sposobem działania nie jest życie w odosobnionym miejscu, w jakichś jaskiniach czy w klasztorach. Instead, we spend as much time as we can moving among the people. Ale większość czasu spędzamy poruszając się pomiędzy zwykłymi ludźmi. And we're always looking for ways to try to help people see the relevance of the teachings of Lord Chaitanya. I zawsze szukamy sposobu na to, żeby udostępniać ludziom tą naukę Chaitanyi na różne sposoby. So being a monk in the 21st century. Więc bycie mnichem w XXI wieku may mean writing books. Może oznaczać pisanie książek. It may mean running a television a television network. Może oznaczać prowadzenie jakiejś stacji telewizyjnej. Writing blogs, albo pisanie bloga, making podcasts, albo tworzenie podcastów, going out and mixing with the people, talking to people wherever we can find them. Rozmawianie z ludźmi, przebywanie z nimi gdziekolwiek zainteresowane osoby mogą się pojawić. Speaking at universities, przemawianie na uniwersytetach, or at interfaith conferences, albo w jakichś konferencjach międzynarodowych. Or going anywhere we can find receptive hearts and minds. Albo gdziekolwiek znajdziemy jakieś osoby, które mają otwarte umysły i otwarte serca. Then what is it means that you give this wide aspect of acting like a monk? What is your favorite? What is your is some of these activities is something what is your preferred? What do you prefer from these different kind of descriptions? Czy coś jest z tych rzeczy, które opisałeś, takiego, co ciebie specyficznie jakby interesuje, co jest twoim zajęciem? Well, I've only been a monk for a few years. Ja jestem mnichem dopiero od kilku lat. And I am just now developing a number of projects. Także w tej chwili dopiero rozwijam kilka projektów. Mostly I have been writing articles. Głównie zajmuję się pisaniem artykułów. But I'm also planning some study courses on the different bhakti texts. Ale również planuję przygotować kilka takich kursów opartych o teksty czy pisma bhakti. And I'm working with some friends to build a website to present the science of bhakti. In different ways. I także przygotowuję w tej chwili stronę internetową, na której będę prezentował nauki bhakti w pewien określony sposób. I also sometimes just go out in public, for example, where I'm based near the University of Kansas. I także czasami publikuję w pewnym wydawnictwie, które wydaje Uniwersytet w Kansas. Sit down, engage in chanting the holy names. Oczywiście również siedzę i praktykuję medytację, powtarzając święte imię. And answer any questions of that any passersby may have when they see me. I odpowiadam również na pytania, które pojawiają się, które zadają mi różne osoby, które spotykam. I'm kind of hard to miss. Także to jest właśnie jeden z tych rzeczy, którą robię właśnie w tej chwili. And how was your, because you are practicing bhakti yoga from 69, this is quite a lot of time, and you are monk only 5 years or just 5 years, then what is your road, what is your life, then so many years you prepare yourself to be a monk, what was this your life story that you decide in one moment to be a monk? Powiedziałeś, że praktykujesz bhakti yoga od 69 roku, a mnichem jesteś dopiero od 5 lat, więc jaka była twoja droga, która doprowadziła się do tej decyzji, że zdecydowałeś się zostać mnichem?
It was a decision that took more than a moment. To była decyzja, która zajęła trochę pewien okres czasu. I first spent 3 years as a student monk. Najpierw 3 lata byłem takim okresie przygotowującym, można powiedzieć, takim studiującym mnichem. And I was married for 40 years. Byłem żonaty 40 lat. My wife and I did some projects for the Bhakti Society. I razem z żoną prowadziliśmy pewien projekt dla społeczności, która praktykowała Bhakti. Including starting a number of schools for children in Hawaii and California. Również ten projekt zawierał prowadzenie szkół dla dzieci na terenie Hawajów i Stanów Zjednoczonych. And I also worked for many years as a college professor teaching English. Tu również pracowałem przez wiele lat jako nauczyciel w średniej szkole ucząc angielskiego. All that time I continued in my practice of Bhakti Yoga. Przez ten cały czas kontynuowałem swoją praktykę Bhakti. And continued associating with other devotees of Krishna. I również posiadałem cały czas kontakt z innymi czcicielami Kryszny. Working with them on a number of projects. I pomagałem im przy różnych projektach, które oni prowadzili. And over the years, that led us to the conviction that in my old age. I te wszystkie rzeczy doprowadzały nas do pewnego wniosku, że w pewnym starszym wieku I should dedicate my time and energy solely to my spiritual practice and teaching. Będziemy musieli poświęcić swoją całą energię, swój cały czas dla praktyk duchowych. Then this means that that you when your first time to think to be a monk. When is this thought in you born first time? Kiedy pierwszy raz pojawiła się w tobie ta myśl, żeby zostać mnichem? It's a little esoteric and confidential. To jest troszeczkę takie ezoteryczne i tajemne. But I had a sort of communication in my heart from my guru. Ale posiadam pewien rodzaj połączenia we własnym sercu z własnym guru, własnym nauczycielem. That although the way I had been living was good and satisfactory to him. Także ja żyłem w takim zadowoleniu, satysfakcji względem niego. That I should prepare myself to spend the rest of my life in the kind of total dedication that he showed us. Że miałem takie przekonanie wewnętrzne, że powinienem ostatnią część życia spełnić w pełnym zadedykowaniu i oddaniu temu, co on nam podarował. Okay, it means that this was the almost from the beginning. No, actually, it was about 10 years ago. Nie, to czy to znaczy, że to było ta myśl była jakby od samego początku? Nie, to pojawiło się około 10 lat temu. Then is but how what is your experience? And you sometimes meet different people. How they react when they see a monk in the street or some typical common places. Jak ludzie reagują na to, jak ciebie spotykają, kiedy widzą mnicha gdzieś w takim codziennym życiu? The reactions are quite varied. Reakcje są różne. Some people are amused. Niektórzy są zdziwieni. More often than not, I find that people are respectful. Ale w większości przypadków oni oddają, są jakby mają taki szacunek względem mnie. I'll give you one example. Podam ci jeden przykład. About 2 years ago, około 2 lat temu, mój mentor. Swami Tripurari and I. Swami Tripurari razem ze mną. We're in an IKEA store in North Carolina. Byliśmy w pewnym sklepie w północnej Karolinie. We were doing some research for a project that we're working on in North Carolina. Szukaliśmy pewnych rzeczy, które potrzebne nam były do pewnego projektu, który tam rozwijaliśmy.
While walking through the store, we encountered two middle-aged women. I kiedy byliśmy w tym sklepie, w pewnym momencie spotkaliśmy dwie kobiety w średnim wieku. Who, when they saw us, kiedy one nas zobaczyły, spontanicznie, clasped their hands, złożyły ręce, and started offering us respects. I zaczęły składać nam pewnego rodzaju takie wyrazy szacunku. And they told us repeatedly how honored they felt to encounter us at the IKEA store. I mówiły, jak bardzo są wdzięczne za to, że mogły nas, że spotkały nas w tym sklepie. We were a little surprised, but more humbled. My byliśmy bardzo zaskoczeni, ale też bardzo pokorni. And more often than not, that's how people respond when they see me. I to jest większość przypadków, w jaki sposób ludzie reagują na to, kiedy mnie widzą. Probably the next reaction is that people pretend they didn't see me. Ale drugi najczęściej spotykany przypadek jest taki, że ludzie udają, że mnie nie widzą. Because they may not know how to act. Ponieważ to prawdopodobnie jest dlatego, że nie wiedzą, jak powinni się zachować. But very often people greet me with respect, sometimes a little affection. After all, I'm an older man. Także większość przypadków są wdzięczni, mają szacunek, ale to też może wynika z tego, że jest mojego wieku, ponieważ jestem starszą osobą. Okay, then it looks like that your present life is satisfactory for you. To wydaje się, że w takim razie twoje obecne życie jest satysfakcjonuje cię to życie, które teraz prowadzisz. The idea is to keep myself busy. Idea jest ta, żeby być cały czas zajętym. So I'm always thinking of things to write and projects to work on. Także cały czas staram się być skupiony na tym, co będę pisał i nad projektami, które rozwijam. There are folks who consult with me. Są pewnie ludzie, którzy konsultują ze mną. And I have regular engagements wherever I go. I regularnie tam, w tych miejscach, w których się udaję, mam pewnego rodzaju zaangażowania. It's a different life from what I'm accustomed to. To jest troszkę inne życie niż to, do którego byłem przyzwyczajony do tej pory. I had a very comfortable life with a supportive wife. Ponieważ prowadziłem takie wygodne życie razem z żoną, która wspierała mnie. And two beautiful, loving daughters. I również z dwoma wspaniałymi córkami. And now I belong to everybody. Ale teraz należę do każdego. It means that there's like the be a family man is like that you belong to one small family, and if you are a exactly. monk, you are belong to the whole world. That's the idea behind monastic life, and I as I understand it, that's the idea behind celibacy for Roman Catholic priests. To jest tak, bo bycie żonatym oznacza, że należy się do jakiejś określonej wąskiej rodziny, a bycie mnichem oznacza, że należy się do takiej szerokiej rodziny, jaką jest ludzkość. I tak myślę, że to jest właśnie ta idea, która stoi za tym, za celibatem, który mają księża katolicy. Rather than belonging to a small circle, i raczej zamiast należeć do jakiegoś małego, ograniczonego kręgu ludzi, we belong to the world. I należymy wtedy do całego świata. One of the concepts that we imbibe on accepting the monk's life. I jedną z idei czy konceptów, które powodują, że przyjmujemy życie mnicha, is called Achyuta Gotra. Nazywa się to Achyuta Gotra. Achyuta is a name for Krishna. Achyuta jest imieniem Krishny. Which means he is infallible. I to oznacza, że on jest infallible. I że on jest niezwyciężony. We can always rely on him. To znaczy, że możemy zawsze na nim polegać. And he will never fail us. I on nigdy nas nie odrzuci. And Gotra is a Sanskrit word for family. A Gotra oznacza sanskryckim słowem, które oznacza rodzinę. So we identify ourselves as members of
God's family. Także utożsamiamy się naszą tożsamością jest to, że jesteśmy członkami rodziny Boga. And we live to serve everyone. I żyjemy po to, aby służyć każdemu. Okay, then where we can find you? You are visiting Poland third time, if I remember, I am correct. To jest twoja trzecia wizyta w Polsce. How you see the Polish family members then? Jak widzisz w takim razie, jak jesteś trzeci raz w Polsce, zatem jak oceniasz, jak widzisz swoich polskich członków rodziny? My visits to Poland are one of the highlights of my year. Także moja wizyta w Polsce jest jedną z takich najbardziej interesujących wydarzeń w ciągu mojego roku. We had, I think last year we talked about the possibility of my coming for a longer visit in the spring. Myślę, że w tamtym roku dyskutowaliśmy o taką możliwość, żebym przyjechał na trochę dłużej, na wiosnę. But we weren't able to do it. Ale nie byliśmy w stanie tego zrealizować do końca. I was a little disappointed by that. Nie byłem zbytnio zadowolony z tego powodu. I like Poland, I like the Polish people very well. Lubię Polskę, lubię Polaków. And I look forward to my next visit. I czekam na moją następną wizytę. Then my last, maybe last question is because I often ask my guests. Then, what is your advice for the people in general? How to be a happy people, happy person? Takie może ostatnie pytanie, ponieważ ja często zadaję swoim rozmówcom, jest to, jaka jest twoja rada dla nas, jak być szczęśliwą osobą? We can begin by understanding what we mean, clearly what we mean by happiness. To powinniśmy zacząć od tego, że powinniśmy najpierw zdefiniować, czym jest szczęście. Happiness doesn't mean sense pleasure. Ponieważ szczęście nie oznacza przyjemność zmysłów. It's actually our attachment to seeking sense pleasure that is actually the root of our suffering in this world. Ponieważ nasze przywiązanie do przyjemności płynącej z zmysłów jest źródłem cierpienia czy nieszczęścia, które doświadczamy w tym świecie. Krishna tells us in Bhagavad Gita that Krishna mówi w Bhagavad Gita, that this world is he characterizes it in two ways: dukkhalayam ashashvatam. Krishna Bhagavad Gita definiuje czy określa, opisuje ten świat jako poprzez dwa słowa: dukkhalayam i ashashvatam. Dukkha means suffering. Dukkha oznacza cierpienie. This is the first noble truth that the Buddha taught. I to jest również pierwsza szlachetna nauka, którą dał Buddha. Life in this world means suffering. Że życie w tym świecie oznacza cierpienie. And it's temporary. I również to, że to życie jest tymczasowe, jest przemijające. So even if we think we like the way things are going for us in this world. Więc nawet jeśli wydaje nam się, że lubimy te rzeczy, w jaki sposób wszystko wydarza się w tym świecie, we can understand that it won't last. Ale możemy być świadomi tego, że te rzeczy skończą się w którymś momencie. So we have to try to develop a better understanding of what happiness means. Dlatego powinniśmy rozwinąć takie większe zrozumienie tego, co tak naprawdę oznacza szczęście. Philosophically, happiness means well-being. Filozoficznego punktu widzenia szczęście oznacza bycie dobre samopoczucie. Just as in my country, in the United States, w kraju, z którego pochodzę, czyli Stanach Zjednoczonych, one of our founding documents, jednym z dokumentów, które stoją u podłoża tego kraju, our Declaration of Independence from Great Britain, czyli deklaracja niepodległości od Brytanii, declared that all human beings had an inherent right. Tam jest napisane, że każda ludzka istota posiada takie naturalne prawo. To liberty and the pursuit of happiness. Aby osiągnąć szczęście.
They weren't saying that everybody was should be able to have everything they wanted. To nie oznacza, że każdy powinien mieć wszystko, czego pragnie. But that we have an opportunity to, we should have an opportunity to pursue a life of well-being. Ale powinniśmy posiadać możliwość życia takim, prowadzenia takiego życia, które sprawi, że będziemy dobrze się czuć. Our perspective, nasza perspektywa, as bhakti yogis, jako bhakti yoginów, is that ultimate happiness can only be attained, że jest taka, że to najwyższy rodzaj szczęścia może zostać osiągnięty jedynie, when we actually understand who we really are. Wtedy, kiedy zrozumiemy tak naprawdę, kim tak naprawdę jesteśmy. And that means uncovering our real identity as consciousness. To oznacza, że to znaczy ten moment, kiedy zrozumiemy naszą prawdziwą tożsamość jako świadomość. We're alive, we're dynamic. Jesteśmy żywi, jesteśmy dynamiczni. Whereas the things that we tend to identify with in this world, i te rzeczy, z którymi utożsamiamy się, z którymi mamy kontakt w tym świecie, are static. One są statyczne. Dead. One są martwe. So if we can learn to discern the difference between the two, kiedy będziemy w stanie nauczyć się różnicy, jaka jest pomiędzy nimi, and learn how to behave as consciousness, i nauczymy się tego, aby działać jako świadomość, then we can be happy. Wtedy możemy być szczęśliwi. And we can do that by studying the sacred texts, i to możemy uczynić między innymi poprzez studiowanie świętych pism, such as Bhagavad Gita, taki jak na przykład Bhagavad Gita, and Srimad Bhagavatam, czy Srimad Bhagavatam, from teachers who actually realize the teachings of these. O najlepiej od takich nauczycieli, którzy urzeczywistnili znaczenie tych pism. So my advice, zatem moją radą jest, to anyone who's really interested in being happy, dla każdego, kto naprawdę jest zainteresowany tym, aby być szczęśliwym, is to do whatever they can, żeby zrobił to, co może uczynić, to organize their lives in a way that they can find that kind of company, aby mógł zorganizować swoje życie w ten sposób, żeby mógł znaleźć tego rodzaju towarzystwo. That's how I found whatever happiness I have. Także ja myślę, że to jest jedyne całe szczęście, które ja posiadam. Back in 1969, when I discovered the teachings of Bhagavad Gita, to wracając myślami do 69 roku, kiedy ja odkryłem nauki Bhagavad Gita and the practices of Bhakti Yoga, i praktykę Bhakti Yogi, I made that the first priority in my life. Ja w tym czasie ustanowiłem to pierwszym, najważniejszym priorytetem w moim życiu. And I haven't looked back. I nie żałuję tego. Okay, thank you for your kind time, for your precious time for us, and give us some enlightened things, thoughts. Thank Dziękuję you za nice twój questions. Za poświęcenie nam czasu i kilka takich oświecających przemyśleń. I hope we can meet next year. Maybe we discuss something more, something other topics. Maybe mam nadzieję, że może spotkamy się również w przyszłym roku i będziemy mieli możliwość porozmawiania o jakichś innych, kolejnych ciekawych tematach. Thank you very much. Thank you. For your kindness. Dziękuję za to, że poświęciliśmy czas i udzieliłeś mi tej możliwości, żeby porozmawiać. To była rozmowa z cyklu Nad brzegiem Gangesu. Ja mam na imię Krishna Kirtan. Zapraszam wszystkich do śledzenia tego kanału. Będą kolejne rozmowy na różne ciekawe tematy. Może ktoś ma jakieś pytania albo prośby, także będę postarał się je spełnić. Także dziękuję bardzo za poświęcony czas. Hari Om Tat Sat i Jai Shri Radhe.